przedstawimy Państwu nasz pogląd na rynek, opowiemy o tym, jak inwestować w czasach wysokiej inflacji oraz wojny na Ukrainie. Nasze wystąpienie chciałbym zacząć od przeglądu tła makroekonomicznego. Tutaj nasi ekonomiści w ostatnich dniach ponownie zrewidowali swoje prognozy. Tutaj przedstawiłem 4 scenariusze, że opowiem, co one dokładnie znaczą. Tutaj 4 od takiego najlepszego scenariusza, gdzie dosyć szybko ta gospodarka odbija i wraca na poprzednie poziomy, to tak będę rysował. Scenariusz bazowy, to znaczy, że powiedzmy po tym spadku, pogorszeniu warunków inwestycyjnych, gdzieś to otoczenie zewnętrzne będzie w miarę stabilne. 3 scenariusz jakby takiego tymczasowego, dalszego pogorszenia, czyli jakby ta koniunktura się pogarsza, ceny surowców dalej rosną, jakby ta niepewność się zwiększa i gdzieś po jakimś czasie jakby powracamy do tego, co zakładamy w bazowym scenariuszu. No i 4 scenariusz, to, że to pogorszenie będzie trwałe, to znaczy tutaj wojna, tu mam na myśli wojnę pomiędzy Rosją a Ukrainą, że to wydarzenie będzie trwać, będzie się pogarszać, no i gdzieś tutaj ta koniunktura będzie zdecydowanie słabsza. No jeśli chodzi o ten nasz bazowy scenariusz, to jakby najważniejszymi naszymi założeniami, no to dla tempa wzrostu gospodarczego i dla tempa inflacji są ceny surowców. Tutaj zakładamy w tym bazowym scenariuszu, że ceny ropy naftowej gdzieś w okolicach $150 za baryłkę utworzą swoje maksimum. No i gdzieś w okolicach $120 będą kształtować się na koniec roku. Przy tym scenariuszu zaznaczamy też, że dostawy energii będą częściowo jakby ograniczone. Natomiast no tutaj nie będzie takiego całkowitego przerwania dostaw energii z kierunku wschodniego do Polski i Europy. No i że ten plan gospodarczy, jaki ma przedstawić Unia Europejska, to znaczy na jakby stopniowe odwrócenie się dostaw właśnie z kierunku wschodniego, jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych, no ale także podstawowych ważnych surowców, które produkuje Rosja. Jakby no tu nie będzie jakichś drastycznych ograniczeń w tej podaży, no i stopniowo Unia Europejska i Europa znajdzie inne kierunki importu tych surowców. No i ogólnie jakby ten scenariusz przyjmuje, że taki globalny popyt, zarówno jeżeli chodzi o inwestycje, jak i konsumpcję prywatną, będzie się osłabiał, natomiast no nie zakładamy, że tu będzie jakiś krach czy znaczący kryzys. No i w tym takim bazowym scenariuszu oczekujemy, że tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro w tym roku wyniesie niecałe 3%, dokładnie 2,8, czy to jest o 0,8 punkta procentowego mniej niż zakładaliśmy wcześniej. Tutaj widzimy, że strefa euro jest no najbardziej dotknięta no ze względu na bliskość Rosji, zależność od cen surowców, tym co się dzieje za naszą wschodnią granicą, no gdyż tutaj stopniowo im dalej idziemy powiedzmy na zachód, tutaj jeżeli chodzi o rynki rozwinięte, no tym jest mniejszy. W przypadku Wielkiej Brytanii obniżamy nasze prognozy wzrostu gospodarczego 0,5 punkta procentowego. W przypadku Stanów Zjednoczonych, no tutaj to jest jeszcze mniej dotkliwe, 0,4. No nieco gorzej jest, jeżeli chodzi o Japonię, no tu 0,7. Natomiast no na to też na wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego w Japonii też wpływa dosyć wolne odbicie tempa wzrostu gospodarczego w Chinach. No tu akurat tych prognoz można powiedzieć tym razem nie zmieniamy. Tak przypomnę, miesiąc temu też nasi ekonomiści te prognozy obniżali, no i tu dosyć wyraźnie jakby to tempo wzrostu gospodarczego Chin było obniżone. No tutaj też dla przypomnienia, o ile ten konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą nie wpływa, no tak kolejne fale COVID-u i ta polityka właśnie zero tolerancji dla COVID-u, polityka silnych lockdownów, no dosyć mocno jakby to odbicie gospodarcze, jeżeli chodzi o Chiny, spowalnia. No i tak jeszcze wracając tutaj do najbardziej interesujących nas pewnie kwestii związanych właśnie z tempem wzrostu strefy euro, no o ile tutaj takiego mocno bezpośredniego wpływu, to znaczy właśnie wpływu wymiany handlowej czy inwestycji jakby tutaj państw czy spółek unijnych w Rosji albo rosyjskich w Unii Europejskiej, tutaj ten bezpośredni wpływ jest niedużo.
Natomiast duży wpływ jest taki pośredni właśnie, czy to wyższych cen surowców energetycznych, metali przemysłowych, nawozów, zbóż, no to są jakby te rzeczy produkowane przez Rosję i Ukrainę, jakby no tutaj dostawy będą ograniczone, ceny są wyższe, więc no to chociażby będzie zmniejszać konsumpcję, no ale także te, właśnie ta taka niepewność polityczna, no te złe newsy, tak, będą w pewnym stopniu ograniczać właśnie też konsumpcję czy decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Natomiast z drugiej strony no, widzimy tutaj skoordynowaną odpowiedź, jeżeli chodzi o instytucje unijne, no to znaczy zapowiedzi jakby większych inwestycji, czy to jeżeli chodzi o nakłady na obronność, nakłady właśnie na odnawialne źródła energii, inwestycje w infrastrukturę, no tu już po COVID-zie mieliśmy ten nowy budżet taki dosyć ambitny, jeżeli chodzi o inwestycje uchwalone, no i oczekujemy, że jakby tutaj kolejne takie programy pomocowe właśnie ze strony polityki fiskalnej będą uruchamiane. No i że to jakby w pewnym stopniu będzie takim buforem ograniczającym jakby ten zły wpływ tak wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą na tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro. No pewnie podobne programy będą w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, więc no tutaj ta polityka fiskalna, polityka rządów, jeżeli chodzi o inwestycje, te wydatki publiczne będzie nam częściowo pomagać. Jeżeli chodzi o prognozy dla Polski, no tutaj nasi ekonomiści przyjęli, powiedzmy, że troszkę bardziej optymistyczne, czy powiedzmy bardziej bieżące ceny ropy naftowej w wysokości 110 dolarów za baryłkę. No i tutaj nasza prognoza wzrostu gospodarczego na ten rok to jest 3,5%, potem mamy w takim głównym scenariuszu spowolnienie do 2,5%. Ta prognoza jest niższa o minus 1 punkt procentowy względem tego, co było jeszcze miesiąc temu przy naszych jakby poprzedniej rundzie prognoz. Tutaj nasi ekonomiści też dosyć wyraźnie podwyższyli prognozy, jeżeli chodzi o inflację CPI, to jest chyba ponad 1 punkt procentowy szybciej. Natomiast no widać, że ta jakby no podobnie też jak i na głównych gospodarkach światowych, no inflacja, generalnie kierunek rewizji jest taki, że inflacja idzie w górę, wzrost gospodarczy idzie w dół, no ale znów jakby na tyle ten wzrost gospodarczy był dobry wcześniej, to odbicie po tym kryzysie covidowym było silne, że można tak kolokwialnie ująć, mamy z czego spadać, więc nawet ta dosyć wyraźna obniżka prognoz, jaką tutaj prezentujemy, jakby ten poziom 3,5% to jest tempo realnego wzrostu gospodarczego, czy jakby po uwzględnieniu inflacji, jakby no będzie, nie będzie jakby no takie złe, czy takie najgorsze, jakby no pomimo też z drugiej strony właśnie licznych no negatywnych newsów czy nagłówków jakby tej rosnącej niepewności, no generalnie gdzieś ta koniunktura w tym roku będzie się utrzymywać na stosunkowo dobrym, jak na takie otoczenie, poziomie. No będzie dalej spowalniać w 2023 roku jako właśnie efekt tej wysokiej inflacji czy efekt podwyżek stóp procentowych. To jest no cały czas, no daleko jesteśmy jeszcze od jakichś ujemnych wyników i recesji czy kryzysu gospodarczego, czyli jakby no to spowolnienie będzie dłuższe, tak, niż porównując to do tego epizodu covidowego, natomiast no nie będzie tak ostre, nie będziemy mieli spadku w ujęciu rok do roku. No i te prognozy przekładają się na to, że widzimy jakby większe podwyżki stóp procentowych, no tu jeszcze o tym będę opowiadał, ale gdzieś generalnie oczekujemy, że ta stopa referencyjna NBP będzie na poziomie 5%, dojdzie w tym roku. No i kurs euro-PLN, no w tym roku jakby ta niepewność będzie na niego wpływała negatywnie, czyli gdzieś w okolicach 4,70 na takim wyższym poziomie będziemy się konsolidować. Natomiast no generalnie tutaj no jednak solidne fundamenty wzrostu gospodarczego w kraju, właśnie wyższe stopy procentowe no będą działać w kierunku stopniowego umocnienia w roku 2023. No oczywiście tutaj muszę podkreślić, że ta sytuacja jest na tyle zmienna, że właśnie zarówno te prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, dotyczące inflacji, stóp procentowych czy kursów walutowych, no niestety mogą często ulegać rewizji, no tu
tu w przypadku wzrostu gospodarczego na ten moment widzimy raczej większą szansę, że ten wzrost będzie słabszy niż silniejszy. Natomiast no, na przykład już w przypadku inflacji CPI, no tu zarówno te rewizje mogą być przeprowadzone w górę, jak i w dół, no, w zależności od tego, jak na przykład ceny surowców będą się wahać w kolejnych miesiącach. No i tu jeszcze taka dosyć duża tabelka, ale właśnie podsumowująca wpływ poszczególnych czynników na właśnie wzrost gospodarczy i inflację. No tu mówiłem o tej niepewności, o tym jakby gorszym sentymencie, no to wpływa właśnie na odpływ kapitału zagranicznego, wycofywanie się inwestorów z inwestycji, no czyli to ma jakby w krótkim terminie lekko negatywny wpływ na, przede wszystkim na wzrost gospodarczy, wpływ na wyższe stopy procentowe. No druga rzecz to jest wzrost cen surowców, no tu mamy bezpośredni wpływ, także im te surowce są droższe, no tym właśnie czy konsumenci, czy firmy gorzej sobie radzą, czy inflacja jest wyższa, wzrost gospodarczy jest niższy. No w związku z surowcami mamy też powrót takich tematów jak zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. No tutaj Rosja jest producentem niektórych właśnie ważnych surowców, poza na przykład ropą naftową czy gazem, także istotnym eksporterem na przykład wybranych surowców przemysłowych jak nikiel, też istotnym producentem rudy żelaza, czyli używanej do produkcji stali, dosyć istotnym eksporterem też żywności czy wybranych surowców używanych do produkcji nawozów, więc no to jakby ich niższa dostępność, wyższe ceny też jakby działają negatywnie tak na wzrost gospodarczy, przekładają się na wyższe inflacje. No też w krótkim terminie, znaczy to jest in plus in minus, bo część obywateli Ukrainy jakby wraca na Ukrainę, więc jakby ten odpływ siły roboczej w wybranych gałęziach typu budownictwo czy transport no jest istotny. Z drugiej strony jakby inne osoby no uciekają tak przed wojną, więc mamy napływ, więc no tutaj jakby częściowo in plus, częściowo in minus, jakby no ta konsumpcja czy powiedzmy podaż siły roboczej przesunie się po prostu pomiędzy sektorami. No tu też wspomniałem na jakby dwa wydarzenia temu, kiedy omawialiśmy jakby właśnie taki pierwszy wpływ tej wojny na naszą gospodarkę. Tutaj pokazywałem, że nasza wymiana handlowa z Rosją, Ukrainą, Białorusią też no nie ma jakiegoś bardzo dużego znaczenia. No tym niemniej te parę procent, jeżeli chodzi o udział eksportu, importu, jakby w całości tego tortu wzrostu gospodarczego jest, więc no to w krótkim terminie też będzie wpływało negatywnie. No tu ta wyższa niepewność, no to jest połączone z tym pierwszym punktem. To akurat jedna rzecz, bardziej tutaj nasi ekonomiści mówili o inwestycjach, druga bardziej o konsumpcji. Natomiast no w długim terminie mamy takich więcej i plusów, i minusów, no bo tutaj te same tematy surowcowe, energetyczne, no to oczywiście nie wiemy tak, jak szybko będziemy w stanie przestawić się na dostawy surowców z innych źródeł, no ale no jeżeli byłyby z tym problemy, no to jakby też działa to w kierunku wyższej inflacji, wyższych cen i niestety niższego tempa wzrostu gospodarczego. No jakby też tak zwane efekty drugiej rundy, czyli to oznacza, że jakby spowolnienie tempa wzrostu w Europie jakby z opóźnieniem, no też będzie jednak ciążyło w takim perspektywie kilku przynajmniej kwartałów na naszym tempie wzrostu. No i tu też może jeszcze skończę te negatywne czynniki omawiać, nie wyższy deficyt handlowy, czyli no wyższe ceny surowców, też słabszy kurs euro, jakby no wyższy import na przykład tak sprzętu wojskowego, no to też działa jakby lekko negatywnie, tak jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego czy walutę. Natomiast z drugiej strony no mamy te czynniki łagodzące, czyli tutaj już wspomniałem o polityce fiskalnej, czy to ze strony jakby no krajowego rządu, czy ze strony Unii Europejskiej, no będziemy mieli szansę na jakby kolejne tutaj pakiety inwestycji, czy jakby wydatków rządowych. No i to też w dosyć dużej mierze zwiększa nasze szanse jakby do dokonania kompromisu z Unią Europejską, to jakby te dyskusje na temat praworządności, tutaj swego rodzaju konflikt między rządem polskim a Komisją Europejską negatywnie wpływał na potencjalne rozdysponowanie budżetu i
krajowego programu odbudowy, czyli tego budżetu, jakby tego dodatkowego programu po-covidowego. No teraz widzimy duże szanse, że to jednak zostanie odblokowane. No i tak jak wspomniałem, no w dłuższym terminie no jednak więcej pewnie, można powiedzieć, niestety uchodźców do nas napłynie niż jakby tych pracowników z Ukrainy powróci do kraju, więc no to będzie miało swego rodzaju no pozytywne przełożenie, jeżeli chodzi o konsumpcję i jakby rynek pracy w takim dłuższym terminie. No i tu jeszcze przechodząc tak z takich konkretniejszych prognoz, jeżeli chodzi o koniunkturę, na parę słów, jeżeli chodzi o inflację. Tutaj w przypadku jakby prognoz naszych ekonomistów, tutaj patrząc na ten dolny obrazek, tutaj widzimy wpływ tarcz tych antyinflacyjnych i tutaj różnych scenariuszy. W takim wcześniejszym scenariuszu my na razie zakładaliśmy, że te tarcze będą utrzymane tylko do lipca, co oznaczałoby jakby wyskok inflacji w drugiej połowie 2022 roku, natomiast no potem dosyć szybki jej spadek w kolejnych miesiącach. Natomiast no teraz z uwagi na to, co się dzieje właśnie z globalną koniunkturą, no gdzie te ryzyka rosną, tutaj też już były wypowiedzi zresztą naszych polityków, że ta tarcza będzie przedłużona, więc widać, że ta inflacja jakby no oczywiście ona będzie dalej rosła w trakcie roku, natomiast no nie będzie to taki mocny wzrost. Z drugiej strony będziemy mieli przejściowo wyższą inflację w pierwszej połowie 2023 roku, no bo tutaj jakby ta tarcza wprowadzona od początku bieżącego roku wygaśnie, więc no mamy taki efekt tutaj bazy tutaj niskiej, więc no za rok jakby ta inflacja z takich przyczyn, powiedzmy, bardziej technicznych czy statystycznych będzie wyższa. No i niestety globalnie jakby też ta inflacja będzie dalej rosnąć, bo tutaj wracając do wykresu u góry, no widzieliśmy już pewne oznaki tego, że właśnie te problemy z dostawami po COVID-zie, jakby z tym niedostosowaniem niskiej produkcji firm do wysokiego popytu konsumentów, które wpływały na jakby no rozpoczęcie tej fali inflacyjnej, powoli no, te łańcuchy dostaw, te czasy dostaw jakby zaczynają się poprawiać, natomiast no niestety teraz zapewne jakby no tak szybko i tak łatwo nie pójdzie, no to znaczy no cały czas jakby te czynniki działające w kierunku wzrostu inflacji właśnie z uwagi na braki w dostawach towarów, surowców czy materiałów, no niestety będą się utrzymywać. No i ta wysoka inflacja ma przełożenie na politykę monetarną, czyli na to, jak wysokie są stopy procentowe. No tutaj, jak wspomniałem, naszym bazowym scenariuszem jest wzrost stóp procentowych, czy tej głównej stopy referencyjnej Narodowego Banku Centralnego do poziomu 5%, czy to jest nieco wyżej niż wcześniej oczekiwaliśmy, czyli wcześniej oczekiwaliśmy 4,5%. Natomiast no widać, że tutaj tak jak to wycenia rynek kontraktów terminowych, no tutaj też możemy jakby tak mówiąc w uproszczeniu przyjmować zakłady, czy kupować, sprzedać te kontrakty, po ile ten przyszły WIBOR, czy ile ta przyszła stopa procentowa będzie kwotowana, no to widać, że rynek nawet wycenia wyższą stopę procentową, bo tu mamy ten poziom powiedzmy 5%, który my przewidujemy. Widać, że gdzieś inwestorzy na rynku już coraz mocniej wyceniają nawet wzrosty stóp procentowych blisko 6%, no co oczywiście nie jest wykluczone, teraz no na razie nie jest naszym scenariuszem bazowym. No niestety, tak jak wspominałem, ta duża niepewność jakby sytuacji no dopuszcza jakby taki dosyć szeroki przedział prognoz, czyli zarówno nie powinniśmy się zdziwić, jeżeli ta stopa procentowa będzie na poziomie 4,5%, czy będzie na poziomie 5% czy 5,5%. No niestety tutaj to ryzyko prognozy, no generalnie to ryzyko gospodarcze wzrasta, więc i sam poziom tych stóp procentowych no może być różny, natomiast no generalnie co do zasady no oczekujemy, że w najbliższych miesiącach te stopy będą dalej podwyższane. To jakby pierwsza taka konkluzja powiedzmy z tego slajdu. I z drugiej strony też chcemy zwrócić uwagę, że rynek właśnie obligacji, rynek tych stóp procentowych no dosyć mocno już te oczekiwane podwyżki zdyskontował.
Tu jeszcze przechodząc przez tematy globalne, bo też w takim kontekście powinniśmy rozpatrywać to, co się dzieje na polskim rynku akcji czy obligacji w polskiej gospodarce. No jakby no przed nami bardzo ważne wydarzenie, jakim jest jutrzejsze posiedzenie Fedu. Tutaj my oczekujemy, że amerykańska rezerwa federalna podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych na jutrzejszym posiedzeniu. No i to jest wyceniane przez rynek, to znaczy te właśnie kontrakty na tą stopę procentową, powiedzmy marcową, tak w uproszczeniu, pokazują właśnie, że będzie jedna podwyżka, chociaż warto zauważyć, że gdzieś w połowie lutego tutaj rynek był nawet bliżej czy ponad poziomu półtorej podwyżki, czyli gdzieś inwestorzy skłaniali się ku jakby stwierdzeniu, że jakby duże jest prawdopodobieństwo, że Fed podniesie tą stopę procentową, ale mocniej niż 25 punktów, czyli o 50 punktów. Natomiast no, pomimo tej rosnącej inflacji, pomimo jakby wysokich cen surowców, no wydaje się, że to ryzyko gospodarcze jednak no, zmniejsza prawdopodobieństwo takiej szokowej pierwszej podwyżki. Zresztą też prezes Fedu, czyli Jerome Powell, no raczej sugerował taką standardową, powiedzmy, skalę podwyżek. Natomiast no, kwestią otwartą jest, jakie będzie tempo dalszych podwyżek, czy to jest ta niebieska linia. Wskazuje, że gdzieś teraz rynek wycenia nawet 7 podwyżek, to jest ta lewa skala tutaj stóp procentowych w 2022 roku. No my oczekujemy, prognoza naszych ekonomistów to jest 6 podwyżek, po 25 punktów każda, czyli w zasadzie na prawie każdym posiedzeniu od marcowego ta podwyżka będzie dokonywana. Natomiast no znów jakby no ważny jest kierunek, czyli te podwyżki będą, one będą dosyć może tak stopniowe co posiedzenie o 25 punktów, no ale jednak 6 podwyżek to jest dosyć wyraźna skala, to po pierwsze. No i po drugie widać, że rynek też już w znacznej mierze te podwyżki dyskontuje, natomiast no to związane no jest i będzie z kontynuacją tego trendu wzrostu rentowności obligacji, o czym jeszcze zaraz powiem. No i druga rzecz, tu jeszcze można dołożyć też outlook, jaki ma Europejski Bank Centralny na gospodarkę i stopy procentowe. No ile te oczekiwania odnośnie stopy procentowej przez EBC nie są tak jasno formułowane, no gdyż tutaj Europejski Bank jest w gorszym położeniu, gdyż Europa gospodarczo mocniej negatywnie odczuwa skutki wojny, no ale też mocniej jakby negatywnie odczuwa to, jeżeli chodzi o wzrost inflacji, czyli tutaj trochę EBC jest pomiędzy takim młotem spowolnienia gospodarczego, a śniegowadłem wysokiej inflacji, więc wydaje się, że o ile ten program skupu aktywów, który został zapowiedziany, że będzie zakończony, będzie zakończony szybko, tak jakby pierwsza podwyżka stopy procentowej może nieco odsunąć się w czasie, więc o ile uważaliśmy wcześniej, że pierwszy raz stopy procentowe w strefie euro będą podwyższone we wrześniu, tak teraz raczej skłaniamy się do tego, że ta pierwsza podwyżka będzie dokonana w grudniu tego roku. No właśnie z uwagi na to, że te prognozy gospodarcze, jeżeli chodzi właśnie o koniunkturę, o PKB, są rewidowane w dół, a jakby no i pomimo właśnie wzrostu inflacji, no tutaj EBC no będzie chciał w pewien sposób zrównoważyć tak ten wpływ wyższych stóp procentowych właśnie na koniunkturę. No trochę w odróżnieniu od Fedu, który jakby no bardziej jasno zaznacza, że ta inflacja jednak jest priorytetem, a koniunktura w Stanach Zjednoczonych no jest na tyle dobra, że tamtejsza gospodarka te wyższe stopy procentowe po prostu wytrzyma. No, Michał, przepraszam, że tutaj spróbuję dopowiedzieć właśnie te kilka slajdów, które traktowały o polityce banków centralnych w Polsce, w Ameryce, w Europie i chyba można podsumować, bo to już wyraźnie można było zobaczyć na tych wykresach, że wszystkie te banki planują, czy rynki prognozują, że te banki podniosą stopy ciągle znacznie niżej niż prognozowana inflacja, czyli mimo podwyżek stóp pozostaniemy w głęboko ujemnych, realnych stopach, co oznacza, że jako inwestorzy ciągle będziemy mieli ten dylemat jednak poszukiwania ciekawszych kierunków inwestycji niż tylko złożenie kapitału na depozyt i oczekiwanie, że pokryje to inflację.
myślę, że potwierdzasz. No tak, no tu cały czas jakby to poszukiwanie, czy ta budowa portfela inwestycyjnego no jest dosyć ciężka w obecnych czasach, no bo z jednej strony te instrumenty dłużne, jakby te, które już mamy, ich rentowność rośnie, czyli ceny spadają, czy tutaj przynajmniej przejściowo jesteśmy pod wodą. Jakby no, rentowność nowych instrumentów jest wyższa, no ale to jest ciągle poniżej inflacji. No takim zabezpieczeniem są surowce czy akcje przed inflacją, tu jeszcze o tym będę mówił, natomiast no tutaj ta zmienność jest jeszcze większa, no i jakby no ta budowa portfela oczywiście jest w obecnych czasach trudna, natomiast no coś da się zrobić, o tym jeszcze będziemy opowiadać. Więc właśnie no jakby kończąc ten temat obligacyjny, no właśnie ta wysoka inflacja, właśnie oczekiwania na wyższe stopy procentowe, no bardzo mocno przekładają się na wzrost rentowności obligacji skarbowych, no, czyli właśnie ich ceny tych już notowanych papierów na rynku spadają, żeby jakby dostosować się tak w tej oferowanej stopie zwrotu do tego, co jakby jest w stopach procentowych banku centralnego, co jest właśnie w tych oczekiwaniach odnośnie stóp procentowych na rynku. No też widzimy, jak gwałtowna jest skala jakby zmiany nastawienia rynku i zmiany tych oczekiwań. No bo o ile jeszcze na przełomie 2020-2021 roku byliśmy no na historycznych maksimach, i to zarówno w Polsce, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, jeżeli chodzi o te rentowności obligacji skarbowych, tu na wykresie to są dziesięcioletnie obligacje skarbowe, więc takie obligacje o dłuższym terminie zapadalności, których ceny mocniej się wahają właśnie w odpowiedzi na te omawiane czynniki. No tak widzimy, że po roku, czy no troszkę może powiedzmy ponad rok, teraz jesteśmy tak w marcu 2022 roku, no to tutaj doszliśmy do poziomu rentowności widzianych ostatnio no w zasadzie w połowie 2012 roku, tak, czyli w niecały rok powiedzmy skasowaliśmy wzrost czy spadek rentowności z ostatnich 8 lat, tak? Czyli jak tu mieliśmy gdzieś od 2000, nawet można sobie tak w uproszczeniu przedłużyć tą linię Hossy na rynku obligacji, tutaj tylko powiedzmy z przejściowymi takimi paroma falami odreagowania. No tak teraz ta Hossa bardzo szybko przemieniła się w Bessę właśnie z uwagi na tak szybką zmianę tych oczekiwań i zmiany nastawienia banków centralnych. No przypomnę, że jak byliśmy jeszcze tutaj, czyli to gdzieś powiedzmy z wrzesień ubiegłego roku, no to tutaj prezes NBP, który teraz określa się jako jastrząb nad jastrzębiami, czyli jest nagle wielkim zwolennikiem podwyższania stóp procentowych, no on tutaj mówił, że te stopy procentowe w ogóle nie będą podwyższane, inflacja jest przejściowa i wszystko będzie dobrze, więc no widać, że no jakby zarówno inwestorzy jakby no w znacznej mierze, powiedzmy, że słuchali się tak tych słów, no i widać, że no niestety tutaj rynek, no i NBP źle oceniał jakby tą skalę zwyżek inflacji, natomiast no też oczywiście nie dało się przewidzieć tak jakby takich wydarzeń jak wojna między Rosją a Ukrainą, no albo właśnie ten tak duży wpływ COVID-u na przykład na łańcuchy logistyczne, no i dostawy tych towarów. No przechodząc do tak przeglądu poszczególnych klas aktywów poza obligacjami, no też złoty bardzo mocno w ostatnim czasie reagował na to, co się działo na rynku. Tutaj mieliśmy na przełomie marca i lutego i marca bardzo silny wzrost euro złotego, nawet można powiedzieć, że no silniejszy niż to miało miejsce tutaj w tym krachu, nazwijmy to covidowym z marca 2020 roku, no teraz dwa lata później to osłabienie złotego było jeszcze silniejsze. Natomiast no pokusiłbym się tutaj o tezę, że to było osłabienie głównie spekulacyjne, czy wręcz mające znamiona paniki, no bo kolejki do kantorów czy oddziałów banków jakby no pokazywały taki bardziej psychologiczny niż fundamentalny wpływ jakby wycofywania się kapitału z polskiego rynku. No i widać, że to w pewnej części przynajmniej zostało obecnie zniesione czy skorygowane, no bo jednak gdzieś z poziomu 5 zł do okolic 4,70 spadliśmy. No i tak jak pokazywałem wcześniej, gdzieś ten poziom 4,70, czy gdzieś konsolidacja tutaj wokół
tego poziomu no jest tym naszym scenariuszem bazowym. Dla przypomnienia potem nasi ekonomiści prognozują, że tu w kierunku 4,55, no ale to już w horyzoncie kolejnego roku kurs euro złotego z powrotem będzie się umacniać. Jeżeli chodzi o reakcję giełdy, tutaj trochę pokazałem nasz indeks WIG w szerszym ujęciu, no też mamy dosyć wyraźny spadek, już ponad 20% od szczytu. To tutaj chciałem na tym dolnej części wykresu pokazać tak zwany drawdown, czyli to jest właśnie spadek od lokalnego szczytu. No i tu warto zwrócić uwagę, że jakby no pomimo tego, że te perspektywy dla krajowej giełdy, no my cały czas w krótkim terminie oceniamy jako umiarkowanie negatywne, to znaczy no spodziewamy się, że ta zmienność no będzie w najbliższych tygodniach, czy może nawet kilku miesiącach utrzymana. No tak warto zwrócić uwagę, że oczywiście po kryzysie finansowym, jakby w tym obecnym dziesięcioleciu, gdzieś te spadki od szczytu właśnie zatrzymywały się w okolicach 20-30%. No tu oczywiście w przypadku COVID-u, o tu trochę mi ta linia zjechała, w przypadku COVID-u to było ponad 40% przejściowo, natomiast no też dosyć szybko rynek zaczął odrabiać straty, więc no oczywiście też te wcześniejsze straty widać, że gdzieś tu były podwójne dno, czy tu nawet jakieś potrójne, tak, robione na wykresie WIG-u, więc no to trochę trwało. To znaczy po spadku mieliśmy no przynajmniej kilkumiesięczną konsolidację w tych poprzednich epizodach. No tu, jak wspominałem, spadek przy COVID-zie był silniejszy, dlatego raczej mieliśmy takie V-kształtne odbicie. No tym niemniej no widać, że gdzieś naszym zdaniem ponownie w podobnym scenariuszu się poruszamy, to znaczy gdzieś ta skala spadku jest już dosyć duża, więc pewnie teraz gdzieś parę miesięcy, nazwijmy to, stabilizacji i potem gdzieś uważamy, że ta sytuacja na krajowym rynku stopniowo powinna się normalizować. Natomiast no tu właśnie niestety z uwagi na to, że oczekujemy, że to potrwa przynajmniej z parę miesięcy, aż nasz rynek akcji się stabilizuje, no to tutaj no nasze nastawienie do niego jest lekko negatywne, to znaczy przeważamy rynek obligacji. No i tu może o tym, przepraszam, nie wspomniałem, no ale właśnie oczekiwany wzrost stóp procentowych, oczekiwany właśnie no wyższe stawki wyboru, jeżeli chodzi o rynek obligacji, który przeważamy w portfelach, przekłada się na to, że my jakby na samym rynku obligacji przeważamy te obligacje czy fundusze obligacji o zmiennym kuponie, no bo tu to właśnie wyższy poziom stóp procentowych no pozytywnie będzie wpływać na to, że te kupony i te przyszłe stopy zwrotu z obligacji skarbowych czy korporacyjnych no będą po prostu lepsze. No podczas gdy tutaj też trzeba dokonać rozróżnienia, te obligacje o stałym kuponie no będą zachować się gorzej właśnie z uwagi na wzrost rentowności, który no niejako wymusza spadek ich cen w odpowiedzi na to, co się dzieje na rynku. Michał, może jeszcze warto spojrzeć na ten kurs WIG-u, indeks, który prezentowałeś na poprzednim slajdzie, bo tu też świetnie widać ten wykres sięga 2011 roku. WIG jest indeksem cenowym, a więc jakby on uwzględnia, akumuluje również wypłacone dywidendy. I świetnie widać, że obecnie można powiedzieć cała nasza giełda, którą WIG odzwierciedla, jest na poziomie cenowym, no cofając się najdalej wstecz roku 2013, czyli no to już 9 lat. A w tym czasie, no jak dobrze wiemy, polska gospodarka w zasadzie rok za rokiem generowała dodatni realny wzrost gospodarczy i jeszcze różną, ale też jakąś dodatnią inflację. Także no a raczej spółki giełdowe, no można powiedzieć, nadążają swoimi wynikami, sprzedażą za gospodarką, także chyba dobrze ten wykres pokazuje, że po tym gwałtownym spadku no jesteśmy naprawdę no na pewno nie rynkiem wycenianym drogo. No dokładnie, to akurat nie pokazałem może slajdu z wyceną, czyli tą wyceną wskaźnikową, na przykład ceny do zysku, no bo tutaj o ile cena akcji no jest, tak jak Marcin wspomniał, na tych poziomach
14 czy 15 nawet roku albo 19. Tak jakbyśmy wzięli ten wskaźnik ceny do zysku, no to tu byśmy byli bardziej w okolicach dołków właśnie covidowych, czy tych dołków tutaj z roku 16 czy 12, tak? Więc jakby same notowania może tego nie pokazują, ale notowania względem osiąganych przez spółki zysków, które jednak gdzieś tam stopniowo rosną, no pokazują oczywiście tanio. No dlatego tak jak mówiliśmy, no w krótkim terminie, tak patrząc właśnie przez analogię, jak indeks się zachowywał w poprzednich takich epizodach na przełomie 11 i 12 oraz 15 i 16 roku, no uważamy, że jakby no ta skala spadków jest już dosyć daleka. To jest no pewnie potrzeba tak paru właśnie miesięcy, żeby ta sytuacja się unormowała, żeby właśnie inwestorzy tutaj powiedzmy przetrawili tak tą nową sytuację gospodarczą. Natomiast tutaj też chciałem porównać w nieco krótszym ujęciu jednego roku, czy tak od 15 marca 2021, jak nasz indeks zachowywał się na tle giełd zagranicznych, bo tutaj jakby no pokazywaliśmy tak znaczne osłabienie naszej waluty, która notabene nie odstawała od osłabienia na przykład węgierskiego forinta albo czeskiej korony. No pokazywaliśmy też znaczny wzrost rentowności, czyli spadek cen obligacji skarbowych, no, które też są zresztą w trendzie takim, jak i obligacje zagraniczne. No i podobnie to wygląda na krajowym rynku akcji. Tutaj nasz WIG to jest ta taka pomarańczowa linia. Czerwona linia to jest europejski stocks, czarna linia to jest amerykański S&P, więc widać, że tutaj jakby w ujęciu rocznym, czy tak jak troszkę byśmy ten horyzont skrócili, ale nadal on jest wystarczająco długi, widać, że jakby no nasz rynek nie odstaje od tych rynków rozwiniętych, więc no można powiedzieć, że to pomimo tych oczywiście obecnych spadków jest w miarę pozytywny aspekt, że no nie ma jakiejś panicznej ucieczki czy ewakuacji inwestorów zagranicznych z naszego rynku, tylko nasz rynek no po prostu w ślad za tym, jakie są trendy na całym świecie, spada. No można powiedzieć, że nawet jest pozytywnie nasz rynek wygląda w całości rynków emerging markets, czy to jest ta taka niebieska linia, no tutaj jednak cały czas rynek chiński, no też rynek rosyjski tam nie miał bardzo dużego udziału, bodajże 4 czy 5% w tym indeksie emerging markets, zawsze to trochę ciąży, no ale jednak widać, że w horyzoncie roku o wiele gorzej jakby ta cała grupa rynków rozwijających zachowuje się względem naszego WIG-u, więc jakby no tutaj też bym uspokoił jakieś obawy, tak, że ta wojna ma bardzo negatywny wpływ na naszą gospodarkę czy indeksy, no ten wpływ jest po prostu taki sam jak na całym świecie. No i taka jeszcze może ciekawostka tutaj o cenach surowców, mówiliśmy tak, jeżeli chodzi o scenariusze dla ropy Brent. Tutaj często przywołuje się ceny złota jako taką powiedzmy dywersyfikację dla portfela. No i właśnie przez ten pryzmat dywersyfikacji dla portfela my te ceny złota rozpatrujemy, no to znaczy nie rekomendujemy, nie polecamy, żeby to złoto stanowiło złoto, a tym bardziej to złoto fizyczne, bo jakby no jest pewna zawsze pokusa, żeby te monety czy sztabki kupić, natomiast no potem trzeba pamiętać o kosztach związanych z potencjalną ich sprzedażą czy przechowywaniem, tak, po drodze, to po pierwsze. No po drugie właśnie nie stawiamy na złoto jako całość portfela, tylko taki element dywersyfikacyjny, no bo jednak o ile są takie epizody tutaj właśnie w przypadku kryzysu finansowego, nawet widać, że gdzieś to złoto przejściowo spadało, potem mieliśmy mocną, silną falę wzrostową w ślad za tym, jak polityka monetarna Fedu była luzowana, to znaczy no mieliśmy dodruk pieniędzy, on pozytywnie wpływał na złoto. No teraz ten obecny, poprzedni można powiedzieć epizod covidowy i też odwrotu Fedu od podwyżek stóp procentowych jakby przełożył się na kolejną falę wzrostową złota. No teraz obecnie ta niepewność geopolityczna też sprzyja cenom złota. Natomiast no warto zwrócić uwagę, że dopiero po de facto 10 latach powróciliśmy tak na te szczyty osiągnięte w 2011 roku, więc no tutaj ten spadek po drodze, tak jak o tu jest narysowany, no był jednak duży i nominalnie dopiero my ten kapitał teraz odzyskaliśmy. No nie mówiąc o realnie, czy tak po uwzględnieniu tej inflacji przez 10 lat, tu jeszcze te ceny złota są
są niższe. No z drugiej strony mamy tu pewną, szczególnie dla krajowych inwestorów, dywersyfikację walutową, no bo jednak to jest cena złota w dolarze, jakbyśmy wzięli cenę złota w złotówce, czyli właśnie po przeliczeniu jakby z dolara na złotówki, no to to wygląda trochę lepiej. Natomiast no tu trzeba jakby podkreślić ten fakt, że to złoto no może mieć takie długie okresy, gdzie zachowuje się gorzej. Natomiast no teraz mamy lepsze zachowanie, to być może miłośnicy analizy technicznej mogą się dopatrzyć takiej formacji ładnie nazywanej szklanką czy filiżanką z łóżkiem, która by sugerowała jakby no wybicie z takiej długiej konsolidacji, właśnie z takiego tutaj ładnego, jak to nazwać, półkola czy takiej paraboli, no mogłoby się przełożyć na dalszy wzrost cen złota. Natomiast czy to złoto, czy te akcje, jak one jakby performują w okresie wysokiej inflacji, to chciałem pokazać na moim ostatnim slajdzie, takim może, który jest moim zdaniem tutaj kwintesencją tego, co chcieliśmy właśnie na temat inwestowania w czasach wysokiej inflacji pokazać. Tutaj są przygotowane przez analityków z grupy z naszego biura maklerskiego, jakby międzynarodowego Exane, właśnie statystyki dla poszczególnych klas aktywów po lewej, tutaj liczone dla kilku wymienionych tutaj poniżej właśnie okresów, kiedy ta inflacja była wysoka. No i tutaj tą tabelkę dzielimy na jakby dwie takie podkategorie, czyli mamy tutaj wysoką inflację, ale mamy scenariusz reflacyjny, czyli wysoką inflację plus wysoki wzrost gospodarczy i scenariusz stagflacyjny, czyli wysoką inflację plus niski wzrost gospodarczy, czyli gdzieś jakby o ile ten pierwszy scenariusz był naszym scenariuszem bazowym gdzieś pod koniec 2021 roku czy na początku tego roku, no to teraz można powiedzieć, no niestety trochę bardziej przesuwamy się w tą stronę stagflacyjną. No i tutaj te takie średnie jakby dla każdej jakby z wybranych surowców czy klas aktywów, tutaj mamy realne, czyli już po uwzględnieniu inflacji średnie roczne stopy zwrotu. No i tu dla tych wszystkich okresów tutaj wyciągamy medianę tej stopy zwrotu, żeby te jakieś pojedyncze bardzo wysokie lub bardzo niskie odczyty nam tej stopy zwrotu nie zaburzały. No i widać, że w tym scenariuszu stagflacyjnym no najlepsze średnie stopy zwrotu ponad inflację dostarczą szeroki indeks surowców. To zarówno w tym scenariuszu reflacji, czyli wysokiej inflacji i wysokiego wzrostu gospodarczego, jak i w scenariuszu stagflacji, czyli wysokiej inflacji i niskiego wzrostu gospodarczego. No dalej mamy tutaj, no to złoto, jak widać, w miarę dobrze nas zabezpiecza też w obydwu scenariuszach. Natomiast no dalej już tak prosto nie jest. No mamy oczywiście aluminium, natomiast no to nie jest jakiś bardzo popularny inwestycyjnie surowiec. No widzimy, że ropa naftowa też jest zabezpieczeniem, natomiast no ona dużo wyższej względem inflacji, tak średnio stopy zwrotu nie daje. Miedź jest dobrym, widać miedź i akcje są dobrym zabezpieczeniem, bardziej w tym scenariuszu wysokiego wzrostu gospodarczego. No w przypadku niższego wzrostu gospodarczego, to jak widać są klasy aktywów radzące sobie trochę gorzej. Obligacje skarbowe, no widać, że one tutaj nie mają aż takiej złej, powiedzmy, stopy zwrotu, natomiast no jest to cały czas poniżej inflacji. I najgorzej tutaj w zasadzie w obydwu scenariuszach radzą sobie obligacje korporacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o same akcje, no też nie jest tak, że wszystkie akcje spadają albo wszystkie akcje rosną. Mamy też podział sektorowy, który tu chciałem zaprezentować po prawej stronie. No tu mamy ten podział sektorowy i historię dla amerykańskiego indeksu S&P 500, no bo dla tego indeksu tutaj mamy najszerszą reprezentację, powiedzmy, właśnie spółek i sektorów, no i też najdłuższą historię. No i to widać, że też w obydwu scenariuszach, czyli zarówno reflacji, jak i stagflacji, no najlepszym sektorem jest sektor paliwowy i energetyczny. Z takich sektorów, powiedzmy, cyklicznych też dobrze radzą sobie, no to pewnie też nie jest żadne zaskoczenie, sektor surowcowy czy chemiczny, czy tak zwany basic materials. Natomiast no warto zwrócić uwagę też na takie sektory bardziej defensywne, czyli tutaj
ochrona zdrowia, jakby widać, dobrze się zachowuje, niezależnie od scenariusza, lepiej nawet w tym scenariuszu wolniejszego wzrostu gospodarczego, właśnie jako taki sektor defensywny. No i też mamy te sektory dóbr użyteczności publicznej, czyli utilities, po angielsku też dóbr tych pierwszej potrzeby, czyli FMCG, widać, że no one tu jakiejś dużej, powiedzmy, nadwyżkowej stopy ponad S&P nie dawały, natomiast no jest to cały czas gdzieś lekko powyżej zera. No i jest druga, powiedzmy, druga grupa sektorów, które relatywnie gorzej się zachowywały w tym scenariuszu inflacji, czy szczególnie w scenariuszu stagflacji. No ile tej sektor, powiedzmy, dóbr konsumpcyjnych, przemysłu czy nieruchomości, jakby te stopy zwrotu relatywnie były gorsze do S&P o niskie kilka procent, no tak właśnie takie sektory bardziej jak finanse, no ale przede wszystkim technologia czy te spółki telekomunikacyjne radziły sobie najgorzej, więc no tu przy budowie jakby portfela, jakby ten podział sektorowy taki polecamy, no i też taki bierzemy pod uwagę w naszych usługach. No i też na zakończenie to jeszcze a propos, bo to co pokazuje, to jest bieżąca sytuacja, historyczna, przepraszam, sytuacja gospodarcza, nawiązując do tej sytuacji bieżącej tutaj dla jakby takich bardziej szczegółowych podsektorów, tutaj analitycy Exxon najmocniej w dół, tak jak tutaj na dole wypisałem, rewidują prognozy dla sektorów automotive, czy tej produkcja samochodów, części samochodowych, materiały budowlane i linie lotnicze. Natomiast właśnie w górę najbardziej rewidowane są prognozy dla sektora energetycznego i paliwowego oraz jakby tego sektora dostawców żywności, czy tutaj w obrębie tych dóbr jakby szerokich, konsumpcyjnych, ale tych pierwszej potrzeby. Także tu jeżeli chodzi o teorię, teraz jeżeli chodzi o praktykę, to jeszcze oddam parę słów Marcinowi. W międzyczasie przypomnę tylko, że mamy dla Państwa do wypełnienia ankietę, gdzie chcielibyśmy poznać właśnie opinię na temat organizowanych przez nas webinarów. No i tutaj Państwa feedback pomoże nam właśnie jak najlepiej trafiać w to, co jest dla Państwa interesujące, no i jak najlepszy sposób te prezentacje nasze organizować. Także Marcin, zapraszam, nie wiem, czy jakiś slajd byś tu jeszcze chciał, czy po prostu opowiesz. Dziękuję, Michał. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Ja po prostu chciałbym dopełnić tą tutaj całą masę informacji takich konkretnych, ekonomicznych, dopełnić takimi uwagami bardziej natury ogólnej, jeśli chodzi o sposób naszego radzenia sobie obecnie z niepewnością, ze zmiennością na rynkach w ramach naszej pracy inwestycyjnej w usłudze zarządzania portfelami, którą reprezentuję, która jest dedykowana klientom segmentu bankowości prywatnej naszego banku, być może nawet niektórzy z Państwa, którzy korzystają z usługi, w tej chwili nas słuchają. Także czym chciałbym się podzielić? Po pierwsze, jak konkretnie zareagowaliśmy w tej sytuacji, ale po drugie i pewnie ważniejsze, jakich zasad się trzymamy? Jako praktycy, jako osoby, które można powiedzieć 8 godzin dziennie w tej chwili śledzą rynki i reagują na nie. Jeśli chodzi o samo wejście naszych portfeli w moment wybuchu konfliktu, tu można powiedzieć, że mieliśmy być może dobre wyczucie, być może trochę szczęścia, bo dosłownie dzień wcześniej w ramach Komitetu Inwestycyjnego Biura podjęliśmy kolektywnie decyzję o zredukowaniu udziału akcji. Oczywiście no, były ku temu przesłanki, już wcześniej można było prognozować, że warto mieć zredukowane ryzyko na rynkach akcji. Natomiast i zrealizowaliśmy tą decyzję, więc weszliśmy już w samą tą ostrą fazę konfliktu z mniejszym udziałem akcji, ale nie zredukowanym tak bardzo, jakbyśmy mogli. I tu chciałem podkreślić, że kiedy już
rynki się rozchwiały, kiedy mieliśmy pierwsze spadki minus 10%, nie podejmowaliśmy dalszych decyzji. To znaczy uznaliśmy, że w trakcie sztormów, w trakcie zawieruchy, burzy, jakkolwiek nazwać tą sytuację, musimy trzymać się zasady, że nie podejmujemy gwałtownych ruchów. I jak się okazuje, to ponownie była raczej słuszna decyzja, bo na początku konfliktu odnotowaliśmy najniższe wyceny na rynku i od tego czasu raczej one są już wyżej, można spokojnie dalej podejmować dalsze decyzje. Kiedy już weszliśmy w kolejnych dniach zmienności, przede wszystkim staraliśmy się weryfikować informacje, weryfikować doniesienia medialne z różnych źródeł, nie podejmować decyzji znowu zbyt pochopnie, zbyt szybko, choć nasza praca umożliwia nam to, bo cały czas jakby no jesteśmy na bieżąco tutaj, mamy możliwość reagowania, zawierania transakcji, ale tego nie robiliśmy. Trzymaliśmy zasady weryfikacji informacji oraz konsultacji, jakby decyzji przede wszystkim kolektywnych, tak żeby emocje żadnego analityka, żadnego zarządzającego nie wpłynęły na stabilność zarządzania portfelem. Jeśli chodzi o, to tyle, jeśli chodzi o takie decyzje co do udziału akcji, bo to jest pewnie najważniejsze w tej chwili, czy innych instrumentów ryzykownych w portfelach. Kolejna, może jeszcze jedna tutaj reguła, którą wprowadziliśmy, zdecydowanie skróciliśmy horyzont prognozowania, to znaczy nie staramy się w tej chwili, mamy tyle niepewnych nowych czynników, że nie staramy się w tej chwili prognozować tak jak zwykle, układać sobie scenariuszy na kwartały czy lata do przodu i według tych scenariuszy budować portfel. Staramy się raczej patrzeć w perspektywie dni, tygodni, może miesiąca, ale nie dłużej. Także skracamy horyzont i jesteśmy świadomi istotnie zwiększonej, jakby tu powiedzieć, niepewności, przynajmniej w średnim okresie. No i dywersyfikacja, ale tutaj niczego nie musieliśmy zmieniać, bo oczywiście to jest ta złota zasada, tego się zawsze trzymamy, żeby dywersyfikować portfele. Podobnie ta dywersyfikacja znajduje odzwierciedlenie w selekcji. Tu oczywiście pojawiły się nowe selekcje, czyli doborze już poszczególnych akcji. Przepraszam, że używam naszego żargonu, czyli selekcja to jest ten drugi krok, który zawsze wykonujemy, ile akcji, a potem dopiero jakie akcje, czyli selekcja. Tutaj zasadniczo to, co przejawia się już w Państwa pytaniach, dzisiaj też na czacie, ustaliliśmy sobie, że wyżej będziemy ważyć kilka takich w tej chwili już dość oczywistych kryteriów. Pytanie, czy już teraz te kryteria nie byłyby spóźnione, ale przynajmniej na początku konfliktu uznaliśmy, że będziemy wybierać te podmioty, te spółki, które korzystają na nowej, można powiedzieć, żelaznej kurtynie, na tym, że import z Rosji będzie ograniczony. Po drugie, spółki, które skorzystają na słabszym złotym, bo jednak mimo, że on przestał się osłabiać, to przez jakiś czas będzie na tym niższym poziomie. Oczywiście eksporterzy na tym korzystają. I po trzecie, dużo większy nacisk na zdrowe fundamenty, na to, co spółka robi, usługi, produkty, które mają pewny rynek zbytu. To były te nowe czynniki, które zważyliśmy wyżej. Tak wygląda to, można powiedzieć, okiem praktyków i profesjonalistów, jeśli chodzi o nasze działanie. Mam nadzieję, że to jest dobre uzupełnienie do tych informacji stricte rynkowych, makroekonomicznych, które przekazał Michał. Oddaję głos dalej, zdaje się, do kolegów z TFI w tej chwili. Tak, to dziękujemy za tą część prezentacji Biurankerskiego i teraz zapraszamy kolegów z TFI, którzy dalej będą ciągnąć temat inwestycji i zachowania poszczególnych produktów. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo, że zdecydowali się Państwo spędzić trochę czasu tego wieczora w naszym towarzystwie.
Nasza prezentacja będzie się składała z kilku części. Po pierwsze, postaram się Państwu w kilku słowach przedstawić obecne otoczenie rynkowe w kontekście inwestowania w fundusze inwestycyjne. Następnie przejdziemy do krótkiego opisu i do krótkiej charakterystyki kilku naszych produktów, które znajdują się właśnie w ofercie BNP Paribas TFI, a następnie przekażę głos Piotrowi, który Państwu z kolei, który opisze trochę i w nieco większych szczegółach przedstawi nasz komentarz i nasze postrzeganie obecnej sytuacji rynkowej. A zatem zapraszam, zaczynamy od otoczenia rynkowego. Szanowni Państwo, mamy tutaj kilka podpunktów, które uważamy, że są naprawdę istotne, jeśli chodzi o zrozumienie tego, jakiego rodzaju produktami są fundusze inwestycyjne, z czym wiąże się inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Po pierwsze, musimy zdawać sobie sprawę, iż nasze działanie cały czas jest związane z obecną sytuacją geopolityczną. Nie jesteśmy w stanie oderwać się całkowicie od tego, od rzeczywistości, która nas otacza. I tutaj to jest akurat ostatnie miesiące są tego doskonałym przykładem. Tak, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, iż na bardzo rzadko występującą koniunkcję dwóch zdarzeń, które w bardzo mocnym stopniu wpłynęły na to, jak zachowywały się wszelkiego rodzaju produkty inwestycyjne. Po pierwsze, jeśli mówimy o gwałtownym wzroście dynamiki inflacji, z którą mamy do czynienia w Polsce, to aby móc zobaczyć porównywalne dynamiki, musielibyśmy się cofnąć do wczesnych lat 2000, a właściwie do roku 2000. Natomiast jeśli chodzi o konflikt zbrojny, który toczy się w Europie, to tak naprawdę ostatnim porównywalnym pod kątem skali tragedii konfliktem zbrojnym w Europie była wojna na Bałkanach, tak? Czyli tutaj mamy, to z kolei musielibyśmy cofnąć się do lat 90. ubiegłego stulecia. Natomiast jeśli chodzi o biorąc to pod uwagę, musimy zwrócić uwagę, iż te dwa bardzo rzadkie wydarzenia geopolityczne złożyły się w bardzo krótkim okresie czasu. Jeśli popatrzymy sobie na kolejny podpunkt, o którym staramy się Państwu przedstawić, jak reagują klienci funduszy inwestycyjnych na to, co się dzieje. Jak najbardziej rozumiemy Państwa zdenerwowanie, rozumiemy, iż to, co się dzieje, może bardzo negatywnie wpływać na zarówno na Państwa samopoczucie, jak i na to, w jaki sposób zachowują się Państwa oszczędności. Z drugiej strony też chciałbym zwrócić uwagę na to, iż żyjemy w pewnego rodzaju symbiozie, tak? Państwo powierzają nam swoje środki, którymi staramy się w jak najlepszy sposób zarządzać. Natomiast jeśli zdarzają się sytuacje, w którym decydują się Państwo opuścić szeregi inwestorów TFI, to zmusza z kolei nas do realizowania i do upłynnienia pewnej części portfela. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których tego typu działania doprowadzają do tego, że pojawia się zwiększona podaż pewnego rodzaju, na przykład obligacji na rynku, która nie spotyka się z odpowiednio dużym popytem. A tutaj rynek obligacji to jest taki sam rynek jak nie wiem, jak rynki innych towarów. Jeśli podaż jest większa niż popyt, to wpływa na obniżenie cen na dany produkt, co jednocześnie wcale nie oznacza, iż sam produkt jest gorszej jakości, że coś się w nim zmieniło, że należałoby go z tego portfela usunąć. Jeśli trzecim podpunktem, na który pragniemy zwrócić Państwa uwagę, jest wpływ podwyżek stóp procentowych na zachowanie portfeli i na zachowanie obligacji. Tutaj to, o czym już Michał wspominał w swojej części rynkowej, to iż rosną stopy procentowe przekłada się na wzrost tak zwanych stawek WIBOR. Te stawki wpływają bardzo jednoznacznie. Wraz ze wzrostem tych stawek rośnie również oprocentowanie obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu. To znaczy im wyżej stopy,
tym wyżej stawka WIBOR i tym większe oprocentowanie obligacji skarbowych, a jednocześnie jest to większy zysk dla inwestorów, większy zysk i większy potencjał, również większy potencjał zysku, tak biorąc pod uwagę, iż cały czas żyjemy w sytuacji, w której stopy procentowe będą jeszcze rosły w najbliższym czasie. To jeszcze raz chciałbym to podkreślić. To w najbliższym czasie będzie się przekładało na wyższe dochodowości, tak, na wyższą rentowność tych obligacji. Piotr w komentarzach wspominał a propos rynku akcji, tak. My w naszym towarzystwie, w funduszach, którymi zarządzamy, staramy się jak najbardziej aktywnie, jak najbardziej selektywnie podchodzić do tego, w jaki sposób budowane są portfele akcyjne. Co za tym idzie? Jesteśmy w stanie tym zarządzać na tyle, aby móc na przykład w portfelu aktywnej alokacji zmniejszać lub zwiększać udział właśnie komponentu akcyjnego w samym portfelu funduszy z jak największą korzyścią dla uczestników. Jeśli chodzi na przykład o tą część, o ostatnie zdanie, tak, my staramy się naprawdę i bardzo dbamy o to, aby portfele posiadały papiery o jak najwyższej jakości, zarówno jakości kredytowej, tak, żeby emitenci, w których inwestujemy, charakteryzowali się jak najlepszą jakością. Dbamy o to, cały zespół pracuje nad tym, aby w procesie doboru tychże emitentów do portfelu jak najmocniej minimalizować ryzyko wystąpienia jakichś nieoczekiwanych zdarzeń. A teraz pozwolę sobie przejść do produktów inwestycyjnych. Jednak zanim przejdziemy do samych produktów, jeszcze jeden krótki slajd i przypomnę, to jest trochę nawiązanie do tego, o czym już wcześniej mówiłem. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z podejmowaniem ryzyka. To jest ryzyko, które my podejmujemy zarówno inwestując, ale to jest też ryzyko, które podejmują Państwo, decydując się na inwestycje w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Chciałbym, takie ryzyka to są na przykład, nie wiem, ryzyka rynkowe, tak o którym wspominałem, to może być ryzyko kontrahenta, a ryzyko kursów walut, tak. My oczywiście staramy się te ryzyka jak najbardziej minimalizować, tak, dostosowując je do profilu danych funduszy, tak żeby móc Państwu oferować jak najszerszą gamę produktów. Natomiast też to jest dosyć istotna rzecz, mam nadzieję, chciałbym, żeby to wybrzmiało. Każdy zysk wypracowany, czy to chociażby byłby zysk na lokacie, czy to byłby zysk z funduszy inwestycyjnych, to jest pewnego rodzaju nagroda za podejmowanie ryzyka. Tak naprawdę nawet inwestując w lokaty bankowe, biorą Państwo gdzieś jakieś małe ryzyko, oczywiście ono jest minimalne, tak, że coś może się stać. To jest właśnie ten zysk, który jest Państwa nagrodą, nazwijmy to, za to, że zdecydowali się Państwo takie ryzyko podjąć. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne w żaden sposób nie różni się od tego przykładu, który przed chwilą podałem. Inwestowanie to i zysk to jest nagroda za wzięcie pewnego rodzaju ryzyka. Tak, jest to oczywiście ryzyko jest oczywiście różne dla różnych klas produktów, natomiast zasada pozostaje cały czas ta sama. I teraz przejdźmy powoli do produktów, tak jak my. Przepraszam. Pierwszym funduszem, o którym chciałem Państwu w kilku słowach odpowiedzieć, jest to BNP Paribas Lokata Kapitału. Jest to fundusz, który w tym momencie, który posiada najmniejszą wrażliwość na obecną sytuację związaną ze wzrostem stóp procentowych. Tutaj staramy się dobierać obligacje do portfela tego funduszu w ten sposób, aby zminimalizować ten wpływ ruchów stóp procentowych na wyniki osiągane przez ten subfundusz. Większą część portfela stanowią
obligacje o zmiennym oprocentowaniu, które, jak już wcześniej wspominałem, będą zyskiwały, których rentowność będzie rosła wraz ze wzrostem stóp procentowych, a jednocześnie mniejszy mamy udział obligacji o stałym oprocentowaniu, które są mocniej narażone właśnie na działania i na decyzje podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej. W tym też funduszu mamy też zdecydowaną większy udział papierów korporacyjnych, o których z kolei, jak już wcześniej wspominałem, staramy się i dokładamy wszelkich starań do tego, aby emitenci, których papiery kupujemy, charakteryzowali się jak najlepszą relacją zysku do ryzyka. Kolejny fundusz to BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania. Tutaj z kolei jest to fundusz, który posiada nieco większą ekspozycję na ryzyka związane ze zmianami poziomu stóp procentowych. Tutaj w jego przypadku również uzupełnienie portfela stanowią obligacje korporacyjne. Tutaj cały czas stosujemy ten sam proces inwestycyjny, ten sam proces doboru emitentów do tego portfela. Jednak charakterystyka już tego funduszu jest nieco inna niż funduszu BNP Paribas Lokaty Kapitału. Bardzo porównywalny poziom ryzyka, tak, znaczy jest to ten sam poziom ryzyka na poziomie 2, co można zobaczyć w prawym górnym slajdzie. Jednakże jest to ryzyko w nieco inny sposób skomponowane. I jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, a którą uważam, że jest naprawdę istotna, jeśli chodzi o porównywanie i o ocenę jakości zarządzania danych w przypadku danych funduszy, to jest długoterminowa stopa zwrotu. Tak? To jest historia tego, w jaki sposób zarządzający pracowali, nie tylko w horyzoncie 3, 6 czy nawet 12 miesięcy, ale tak naprawdę, żeby móc w pełni ocenić i podejmować jak najbardziej świadome decyzje inwestycyjne, warto jest zwracać uwagę na szerszy horyzont czasowy. Gdyż w tym szerszym horyzoncie czasowym więcej rzeczy jest narażeni na większą ilość ryzyk, różne rzeczy mogą się stać i tego, w jaki sposób zarządzający pracują, jaka jest ta jakość i najłatwiej jest ocenić, najbardziej rozsądnie jest oceniać właśnie w dłuższych horyzontach czasowych. Ostatnim produktem, który chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jest portfel oszczędnościowy. On z kolei jest skompilowany z dwóch naszych funduszy, czyli BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania, o którym przed chwilą wspominałem, a także BNP Paribas Aktywnego Inwestowania. W tym funduszu BNP Paribas Aktywnego Inwestowania, już o nim wcześniej wspomniałem, to jest ten fundusz, którego portfel w znamienitej większości oparty jest o obligacje. Jednakże pewna jego część może zostać zainwestowana w instrumenty udziałowe, czyli mówiąc wprost w akcje. I tą częścią, w którą mamy zainwestowaną w akcje, jesteśmy w stanie jak najbardziej aktywnie dostosowywać do bieżącej sytuacji. Mówiąc już tego, jak to działa w tym momencie, mamy jedną z niższych jedną z niższych ekspozycji właśnie na rynki akcyjne. I dziękuję uprzejmie za uwagę i poproszę o komentarz Piotra. Witam Państwa. Akurat odpisywałem na pytanie, mówiąc, że właśnie zaraz będę opowiadał trochę o naszych szczegółach, a tak trochę słuchając moich przedmówców, to stwierdziłem, że gdyby oni byli naukowcami, to pewnie by Państwo już mieli teraz gotową instrukcję, jak skonstruować rakietę kosmiczną. I postaram się trochę bardziej przybliżyć i trochę bardziej zejść na ziemię z naszymi tutaj analizami i powiedzieć, jak mniej więcej to, co się dzieje w naszych produktach i to, co się dzieje w ekonomii, przekłada się na nasze życie. Jak wiedzą Państwo, stopy procentowe są generalnie ustalane przez Narodowy Bank Polski. Prezesem naszego Narodowego Banku Polskiego jest pan Glapiński i jego decyzje bazujące na danych makroekonomicznych przekuwają się potem na stopę procentową, na oprocentowanie depozytów, na oprocentowanie kredytów. Banki, które biorą pod uwagę właśnie ten poziom stopy procentowej, który jest ustalony przez Narodowy Bank Polski,
ustalają pomiędzy sobą tak zwaną stopę WIBOR, czyli to jest stopa oprocentowania pieniędzy, które banki pomiędzy sobą pożyczają. Potem jest to podstawa też udzielania nam kredytów, nam wszystkim, którzy biorą kredyty, i też jest to podstawa podwyższania bądź obniżania oprocentowania depozytów. W okresie od 2016 roku, proszę zobaczyć, stopy procentowe w Polsce pozostawały bardzo, bardzo nisko, teraz możemy tak powiedzieć, na poziomie około 1,3%, i potem w wyniku pandemii, gdy Narodowy Bank Polski starał się pośpieszyć na ratunek naszej gospodarce, zostały te stopy procentowe bardzo, bardzo obniżone i były one na poziomie około 0%. Czyli gdybyśmy tutaj mieli lokatę, która byłaby oprocentowana mniej więcej na tej stopie WIBOR, mielibyśmy oprocentowanie naszej lokaty na poziomie 1,3%, a potem, jak Państwo wiedzą, te lokaty spadły, oprocentowanie zeszło do zera i teraz już banki troszeczkę krok po kroku podnoszą oprocentowanie tych depozytów, ale to jest proces długoterminowy, ponieważ banki też posiadają jakieś portfele obligacji. To nie jest taka prosta decyzja, to nie jest tak, że banki są aż tak żarłoczne, po prostu one też muszą dbać o swoje wyniki, o to, jak ich oceniają akcjonariusze. I teraz tak, czyli w Polsce, jak wiemy, oprocentowanie rośnie od jakiegoś czasu i co się dzieje w przyszłości, tak? Już Michał akurat przede mną mówił, że rynek, czyli inwestorzy tacy jak my, inwestorzy zagraniczni, wsłuchując się w słowa prezesa Glapińskiego, uważają, że stopy procentowe będą jeszcze dalej rosły, tak? Że tak jak teraz WIBOR, czyli to oprocentowanie środków w pożyczkach międzybankowych jest na poziomie 4,3%, tak to oprocentowanie wzrośnie wkrótce do poziomu aż 6%. Gdybyśmy my mieli lokatę, która byłaby oprocentowanie na poziomie tego WIBOR, oczywiście proszę zauważyć, dzisiaj 4,3, czy ktoś gdzieś dostanie taką lokatę w banku? Oczywiście nie. Ja zaryzykuję twierdzenie, że taką lokatę my oferujemy, aczkolwiek pewnie ktoś się zaśmieje i powie, że nie, zupełnie tak się nie dzieje. Ale ja Państwu postaram się dalej udowodnić, że właśnie tak jest, że my taką lokatę dla inwestora cierpliwego oferujemy właśnie. Oprocentowano na poziomie 4,3%, ale co więcej, w tych instrumentach, które my posiadamy w portfelu, jest zaszyte to przyszłe oprocentowanie. Czyli część naszych obligacji uwzględnia już to, że to oprocentowanie wzrośnie do 6%. I gdybyśmy my mieli naszą lokatę opartą właśnie o tą stopę WIBOR, o której mówiłem, i która jeszcze wzrośnie w przyszłym okresie, to nasza lokata by wyglądała właśnie tak. Czyli tu w okresie, gdy były bardzo niskie stopy, to prawie ta kreska była pozioma, a teraz zaczyna ona szybko iść. Oczywiście tak niestety nie jest w naszym przypadku. Dlaczego? Dlatego, że oprocentowanie obligacji, gdy rośnie, to oznacza, że kurs tych obligacji spada, tak? Czyli ta rentowność, o której mówił Igor, to jest przyszły zysk z tych obligacji. Więc w momencie, gdy my oczekujemy w przyszłym okresie wyższych stóp zwrotu, to my musimy trochę oddać z kursu dzisiejszej obligacji, czyli obligacja, która ma nam dać 10%, i powiedzmy, że nie jest oprocentowana, to ona powinna być dzisiaj sprzedawana po kursie 90. Czyli że wzrost przyszłych stóp procentowych oznacza niestety spadek kursu obligacji i spadek też wartości jednostek uczestnictwa naszych funduszy, które mają te obligacje. Tylko że tu jeszcze jest znowu takie trudne pojęcie, to są obligacje tak zwane stałoprocentowe, stałokuponowe. To są obligacje, które będą miały zawsze ten sam kupon, dlatego ich kurs bardziej szybciej spada. Jeszcze bardzo ważna uwaga, to, że ten kurs obligacji spada, to nie oznacza, że te obligacje nie zostaną wykupione tutaj po 100. Wszystkie te obligacje, tak jak Igor mówi, mam bardzo mocny portfel obligacji, wszystkie te obligacje będą wykupione po 100. Czyli jeśli się mi Państwo pytają, no to jak to spadło, tak? To mamy trzymać? No tak, bo to będzie tutaj po 100. Tak, oczywiście, właśnie na tym to polega, że im niżej, tym lepiej. No oczywiście jest taki problem, że zawsze ten kurs może być troszeczkę niżej, ale te obligacje będą wykupione tutaj po 100 i my jesteśmy tego pewni. Jest jeszcze jedna klasa aktywów, to są obligacje o zmiennym oprocentowaniu, bo to jest, tak jak powiedziałem, to są obligacje, które gdy kupujemy je, gdybyśmy je kupili 5 lat temu, one by miały oprocentowanie 2%, teraz
one nadal mają takie oprocentowanie tego, że my je kupujemy właśnie po niższej cenie. My płacimy mniej za obligacje, które dawały niższe oprocentowanie. Gdy Państwo kupili kilka lat temu obligacje Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu, to dla Państwa może się wydawać, że nie stracili, tak? Bo one są na rachunku, Państwo nie widzą w ogóle wycen. Ale tak naprawdę na rynku, w transakcjach między takimi instytucjami jak my, w transakcjach pomiędzy innymi klientami, którzy kupują takie obligacje na giełdzie, to kursy tych obligacji spadają. Czyli takie pewne bezpieczeństwo niektórych lokat jest iluzoryczne. My niestety nie dostarczamy takiego iluzorycznego bezpieczeństwa, ale dostarczamy faktyczne bezpieczeństwo, ponieważ te obligacje tak czy tak się wykupią po 100. Czyli to jest bezpieczeństwo dla klientów cierpliwych. To niestety nie jest bezpieczeństwo dla klientów, którzy się obawiają, którzy nie wytrzymują, ponieważ proszę zobaczyć, jeśli te obligacje będą po 100, a my byśmy teraz tutaj wyszli, no to my nie zarobimy tej przyszłej stopy zwrotu. My tutaj zainkasujemy stratę, zainwestujemy w depozyt, do którego zapłacimy podatek. No generalnie będzie to nieracjonalna decyzja inwestycyjna. Przejdźmy jeszcze do kolejnej klasy aktywów, czyli obligacje o zmiennym oprocentowaniu, bo tak jak powiedziałem, dla tych się kupon wypłacany nie zmieni. Są też obligacje, których mamy całkiem dużo w portfelu, dla których oprocentowanie się zmienia. One są oparte na tej stawce WIBOR, o której na samym początku powiedziałem, czyli kupon, który jest wypłacany posiadaczom tych obligacji, rośnie wraz ze wzrostem tej stawki. Czyli my posiadamy teraz obligacje w portfelu, które będą dawały coraz wyższe oprocentowanie, tak? Ich kurs zasadniczo nie powinien się zmienić, on się ostatnio niestety zmienił, tak? Bo nawet te najbezpieczniejsze obligacje, jeśli Państwo rozmawiają ze swoimi doradcami, to są obligacje o zmiennym kuponie, to nawet te najbezpieczniejsze obligacje spadły. Ale co oznacza? Że one dadzą ten WIBOR plus jeszcze te kilka procent, o które one spadły. Więc one dadzą więcej niż ten WIBOR. Więc te obligacje, które są zdecydowanie super bezpieczne, które dadzą bardzo wysokie oprocentowanie, one teraz są jeszcze taniej. Ja bym to nazwał okazją inwestycyjną. Dlaczego pozbywać się okazji inwestycyjnej? Ja tego nie rozumiem, to jest nieracjonalne postępowanie. I teraz proszę sobie zobaczyć nasz fundusz, który jest w portfelach, nad którym my też płaczemy, bo niestety nie zapewnił w krótkim okresie tego bezpieczeństwa. Tak jak powiedziałem, w długim okresie ja jestem pewien co do tego bezpieczeństwa. W krótkim okresie ten fundusz bardziej spada. Ale proszę sobie przypomnieć to, co mówiłem o tym WIBORze, tak? To jest lokata oparta o ten WIBOR, tak, ciągnięta tutaj od 2016 roku, czyli lokata oparta o stawkę, której Państwo nie dostaną, bo nie dostaną Państwo dzisiaj 4,5% w banku. No nie dostaną może 2%, jeśli są Państwo dobrym klientem. No banki tyle nie płacą, nie będą płaciły. To my oferujemy tak naprawdę ekspozycję na tak wysokie oprocentowanie. Ale niestety mamy do czynienia czasem z wahaniami. Tutaj kiedyś w 2016 roku mieliśmy do czynienia z czymś takim, z czym mamy trochę teraz do czynienia, czyli te obligacje o zmiennym kuponie, te najbezpieczniejsze, o których mówię, te, które są, dla których oprocentowanie rośnie wraz z tym WIBOR-em, to one spadały. Potem był COVID, tak? Przed COVID znowu się powtórzyło, znowu były takie dantejskie sceny. I co my wtedy zrobiliśmy? My wtedy zwiększyliśmy ekspozycję na te obligacje, które będą dawały najwyższy kupon. I potem wyszliśmy jeszcze wyżej. Oderwaliśmy się od tego, ile by Państwo dostali, gdyby inwestowali na bazie WIBOR-u, którego, tak jak powiedziałem, Państwo i tak nie otrzymają nigdzie poza naszym funduszem. No i co? I teraz tak. Teraz najpierw nastąpił spadek kursu, dlatego że Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła trochę nasz rynek, podnosząc stawkę procentową, a teraz mamy wojnę. Tylko że my mamy obligacje, które się wykupią po 100, tak? Ja to powtarzam, to naprawdę proszę pamiętać, że te obligacje tu, tak? Chwileczkę, bo może. Te obligacje, które są tu, będą tu, tak? Bo tutaj mi kolega chyba też rysuje, dlatego przepraszam. I tak samo ten nasz fundusz, który jest tu, jeśli te obligacje odbiją się tu, a muszą, bo one będą wykupione po 100, to nasz fundusz też się będzie tutaj odbijał, będzie szedł w okolice wyznaczoną tą ścieżką.
Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, podnosząc stopy procentowe, spowodowała pewne tutaj zawirowania na rynku. Istotne, tak, dla naszych klientów, ale jednocześnie spowodowała, że instrumenty w naszym portfelu będą tutaj szybciej zyskiwały na wartości. Także to jest zwykła matematyka finansowa, to jest cała inżynieria, o której koledzy tutaj mówili, ale przełożona na prosty język, ona mówi, że po prostu teraz jest okazja, tutaj była pewna okazja, tutaj jest, a nasze produkty są, dają bardzo dobrą ekspozycję na to, co się dzieje na wzrost procentowy, tak? Gdybyśmy my się obawiali, że mamy obligacje rosyjskie, ukraińskie, to ja bym Państwa nie zapewniał, gdybyśmy my tak stracili, ale my nie mieliśmy w ogóle obligacji ukraińskich ani rosyjskich. Bardzo chętnie bym wspierał Ukrainę teraz, tak, ale mam Narodowy Bank Polski, słyszałem, że otworzył linię. My akurat, no, pomimo, że to jest zbożny cel, tego nie robimy. Nie mamy obligacji, które straciły na wartości, więc one będą musiały wzrosnąć. I teraz jeszcze zapytam Państwa, czy rzeczywiście te stopy procentowe tutaj, czy one są do utrzymania? Bo jeszcze powiem jedną rzecz. Gdy te stopy zaczynają szybciej spadać, tak jak tutaj, jak przy COVID-zie, to my zarabiamy więcej niż ten WIBOR. My nie zarabiamy 6% i to ja wiem, że wyjdę na szaleńca, ale my możemy dawać 9% w przyszłości, gdy te stopy zaczną się zachowywać tak. Dlaczego ja uważam, że to powinno nastąpić? Dlatego, że w 2008 roku stopy procentowe znalazły się właśnie na tym samym poziomie. I co się wtedy stało? Nastąpiło spowolnienie i nastąpił taki, przynajmniej jak to w Stanach Zjednoczonych, krach na nieruchomościach, w Polsce też. Co się stało teraz w Polsce? Proszę zobaczyć. Obecny WIBOR, czyli te 4,56%, powoduje, że klient biorący tani kredyt z niewielką marżą i będzie płacił oprocentowanie na poziomie 6%, bierze ten kredyt 30-letni, tak? Będzie płacił 3400 zł. Jeśli te stopy procentowe dojdą tutaj do poziomu 6%, to osoba, która kupuje przeciętne mieszkanie 60 metrów w Warszawie, takie dla rodzina z jednym dzieckiem, tak? To będzie płacił 4200 zł. 4200 zł plus czynsz 5000 zł. To jest nie do udźwignięcia przez osoby, które się posiłkują kredytem. Dlatego ten popyt zniknie. Czy dla osoby, która ma za dużo pieniędzy, która musi coś z nimi zrobić, ulokować, tak? Tak jak nasi klienci, tak? Nasi klienci mają dużo pieniędzy, dlatego inwestują w fundusze. Może też oszczędzają właśnie na cele mieszkalne w przyszłym okresie. Czy opłaca się kupić takie mieszkanie i komuś wynajmować? Ja przeciętna rentowność, zysk na wynajmie mieszkań to jest około 3%, czyli byśmy dopłacali 5%. Więc tak, osoby, które też nie wiedzą, co robić z pieniędzmi, też nie będą kupowały nieruchomości. Generalnie takie stopy procentowe były nie do udźwignięcia dla polskiej gospodarki i nie będą, więc te stopy procentowe będą musiały spaść. Czyli będziemy mieli w pewnym stopniu do czynienia z powtórką z tej sytuacji, gdy też tutaj te nasze kursy obligacji rosną. Czyli Państwo, jeśli są szczęśliwcami, którzy mają wolne środki, którzy mają dużo pieniędzy teraz, oczywiście ja wiem, że one są w pewnym stopniu zżerane przez inflację, to jest problem wszystkim, ale to właśnie mają Państwo możliwość zainwestowania w ten przyszły wzrost, tak? A jeśli ktoś się wycofa teraz, to oczywiście mógłbym powiedzieć tak, tutaj, gdybym mówił, że jest świetnie, no to tutaj byśmy stracili, ale jesteśmy skazani na to, że tu czy tu, to dojdziemy, tak, do tej ścieżki. To jest tylko kwestia czasu. I właśnie to pytanie, jak długo? Ja nie udzielę Państwu odpowiedzi, jak długo trzeba czekać. Ja tylko wiem, że inwestor cierpliwy zarobi właśnie tyle. Jesteśmy na produktach bezpiecznych, pewni tego, ponieważ wiem, co jest w portfelu i to jest czysta matematyka finansowa, ale mam nadzieję, że nie użyłem zbyt trudnych pojęć, żeby to właśnie brzmiało jak budowa rakiety kosmicznej, tylko po prostu tak czy tak będziemy podążali tą ścieżką. I ta ścieżka wynika w głównej mierze z tego, że stopy procentowe zostały podniesione w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej i będą podnoszone. To mam nadzieję, nie przedłużyłem.
I pytanie, czy nie oczekujemy jakichś triggerów? Te triggery są oczekiwane przez rynek i one są już w dużym stopniu uwzględnione. Najważniejszym tym triggerem, który wpływał na nasz rynek, to była waluta, osłabienie naszej waluty. Czyli gdy się osłabia nasza waluta, rośnie presja inflacyjna i proszę zauważyć, że nasza waluta już się umocniła dzięki tym wyższym stopom procentowym, bo inwestor zagraniczny, który zamiast trzymania euro, które jest oprocentowane na 0%, kupi sobie złotówkę, to on zarobi 5% w skali roku. I to spowodowało, te wyższe stopy procentowe spowodowały, że nasza waluta się wzmacnia i powinna się wzmacniać, dlatego że mamy takie wysokie oprocentowanie. Także inwestorzy zagraniczni, proszę zobaczyć po kursie złotego, decydują się na inwestowanie w nasze obligacje. No, głupie by mi było, gdyby nasi klienci nie robili tego, co ci zagraniczni doświadczeni inwestorzy, gdyby oni uciekali teraz od lokaty właśnie w nasze produkty tak wysoko oprocentowane. Zagraniczni inwestorzy to robią, docenili wysokie oprocentowanie w Polsce, wiedzą, że my jesteśmy stabilną gospodarką, wiedzą, że jesteśmy w NATO, w Unii Europejskiej, więc jest sens inwestowania w te nasze stabilne aktywa. Więc tym triggerem ten trigger był, ale on już przestaje się ziszczać. Inflacja wynikająca ze spadku kursu złotego powinna zanikać. Jeszcze może coś. Może koledzy coś przeczytali, jakieś pytanie i zechcą odpowiedzieć w międzyczasie. No ja właśnie odpisywałem tutaj na pytanie odnośnie sektora nieruchomości, to jest chyba też jeszcze było drugie analogiczne. No generalnie na nasz pogląd na ten rynek jest taki, że rzeczywiście będziemy mieli spowolnienie, natomiast no to nie będzie jednak taki krach jak powiedzmy rok 2008-2009. No tutaj mamy, tak jak tutaj pan w pytaniu wspomniał, oczywiście problemy, ale bardziej od strony podażowej jak na razie, czyli okej, z jednej strony mamy negatywny wpływ rosnących kosztów właśnie surowców, czy ich nawet być może przejściowego braku, rosnący koszt siły roboczej, rosnący koszt działek, ale też tych działek takich szczególnie w dobrych miejscach, w miastach jest bardzo mało dostępnych, więc no, ta podaż mieszkań zmniejszy się. Więc no pomimo rosnących kosztów ich budowy, jakby ich mała dostępność tych nowych mieszkań, no jednak będzie przekładać się na to, że te ceny może spadną, ale co najwyżej lekko, bo o ile popyt taki inwestycyjny może być ograniczony właśnie z uwagi na wyższe stopy procentowe, czy częściowo taki popyt pierwotny, nazwijmy go właśnie na nowe mieszkanie finansowane przez kredyt, też może być ograniczone właśnie z uwagi na wyższe jakby stopy kredytu, no tym niemniej no mamy z dwóch stron tak ograniczenie, że i ta podaż czy dostępność mieszkań spadnie, no i ten popyt spadnie, czyli nadal gdzieś taka w miarę powiedzmy równowaga na tym rynku będzie utrzymana, więc no jakieś schłodzenie generalnie wolumenów sprzedaży, schłodzenie cen będzie miało miejsce, natomiast no gdzieś nie spodziewałbym się jak na razie oczywiście tak dużego krachu czy jakiejś niewypłacalności deweloperów, no szczególnie, że tutaj to może jeszcze koledzy dopowiedzą, no większość tych obligacji emitowana jest raczej przez tych co bardziej czołowych deweloperów, których sytuacja finansowa jest jednak dosyć silna, którzy płacą też wysokie dywidendy na giełdzie, więc no myślę, że oni raczej nie powinni mieć problemu z obsługą takich obligacji korporacyjnych. Tak jak to już Igor mówił, generalnie tak, to prawda, w ogóle fundusze inwestycyjne inwestują w obligacje czołowych spółek. U nas ten proces jest w ogóle bardzo restrykcyjny. Mamy komitet inwestycyjny, który zajmuje się oceną poszczególnych emitentów. Wyznaczamy limity na poszczególne emisje i przeglądamy ten portfel codziennie, a teraz nawet w wyniku tej sytuacji właściwie mamy codzienne komitety inwestycyjne, które sprawdzają jakość portfela i czujemy się całkowicie bezpiecznie z tym portfelem. Tak jak Michał powiedział, to prawda, też te ceny działek w pewnym stopniu i ceny nieruchomości będą odporne na spadki cen. To nie będzie 2008 rok, ponieważ inflacja jakby wspomaga
wspomaga ceny tych nieruchomości, ale jednocześnie inwestowanie w nieruchomości w innym celu, aniżeli ucieczka przed inflacją, jest teraz właściwie no, ciężka, bo tak naprawdę jeśli będziemy brali kredyt, który będzie podążał za stopą inflacji, to nasz dochód będzie zbyt niski. Generalnie praktyka i historia rynków kapitałowych mówi, że inwestowanie w nieruchomości jest tak samo zyskowne jak inwestowanie w akcje. Czyli tak naprawdę inwestując w akcje niemieckie zarobiliśmy tyle, ile inwestując w nieruchomości w Niemczech. Ale skoro giełdy akcji ostatnio trochę się skorygowały, to rynki nieruchomości także powinny. Tu jeszcze widzę, było takie pytanie, co w sytuacji, gdy konflikt na Ukrainie zaogni się i rentowności zaczną znów rosnąć. Sytuacja jest wybitnie niestabilna, w co inwestować oprócz akcji i obligacji. No to jak staraliśmy się przedstawiać, no są takie miejsca na rynku akcji, gdzie można inwestować, czyli tutaj w sytuacji wysokiej inflacji właśnie ten sektor energetyczny czy paliwowy, czy te spółki bardziej defensywne, jak na przykład ochrona zdrowia czy FMCG. No w przypadku obligacji, no tutaj koledzy już dużo opowiadali o tych obligacjach zmiennokuponowych, no gdzie te przyszłe kupony i oprocentowanie będzie rosło w ślad za wyborem. No i tu też w tych moich tabelkach pokazywałem, że ten taki szeroki indeks surowców, to zresztą też chyba na czacie było parę razy wymienione, no taką dywersyfikacją może być właśnie lepiej szeroki indeks czy fundusz surowców, czy spółek surowcowych, no bo przez to lepiej się dywersyfikujemy, no nie mamy takiego ryzyka, że akurat postawimy, nie wiem, na złoto, a urośnie aluminium, albo nie wiem, kupimy pszenicę, a urośnie kukurydza, tak, no bo to są takie rynki już bardzo zmienne, no i trzeba jednak bardzo mocno je śledzić, analizować, tak, żeby gdzieś jakiś pojedynczy surowiec wybrać. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś ktoś by chciał z kolegów dodać, no ale da się taki portfel zbudować, czy rzeczywiście jest trudniej? Myślę, że akurat pod kątem dywersyfikacji jesteśmy dosyć spokojni. Oczywiście mamy ekspozycję na deweloperów, tak? Natomiast to trzeba powiedzieć, jest, te nasze portfele są w odpowiedni sposób zdywersyfikowane, tak więc nie możemy powiedzieć, że ryzyko jednego sektora, oczywiście istotnego, tak, będzie miało wpływ na nasze portfele, natomiast jesteśmy daleko od tego, żeby móc mówić, że problemy jednego sektora, zwłaszcza, że problemy sektora nie dotyczą też automatycznie, nie dotykają w tym samym stopniu wszystkich spółek, które w tym sektorze są obecne, tak? Stąd też jeszcze raz nawiążę do tego, o czym wcześniej mówiłem. Ten proces selekcji i doboru emitentów do naszych portfeli właśnie ma sprawdzać się w tego rodzaju sytuacjach, tak, aby problemy całego sektora nie wpływały w sposób jednoznaczny czy jeden do jednego na kondycję i na zachowanie naszych portfeli inwestycyjnych. Ja może już tak na koniec chciałem opowiedzieć coś o naszych portfelach. Oferujemy kilka portfeli inwestycyjnych, w skład których wchodzą różne fundusze inwestycyjne. Jest to według mnie doskonała inwestycja, ponieważ to, co najważniejsze jest w przypadku podejmowania decyzji inwestycyjnych w długim okresie, jest dywersyfikacja tego portfela, czyli nie wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka. Chodzi o to, żeby w przypadku, gdy coś się gdzieś stanie, żeby nasze portfele mocno nie ucierpiały. Inwestor globalny, międzynarodowy, który inwestował w akcje na całym świecie, też troszeczkę ucierpiał na tym, co się stało na wojnie w Rosji, bo 3% portfela krajów rozwijających się, nie wiem, mniej niż 1% miał ulokowane w Rosji. Więc jeśli dbamy o nasze bezpieczeństwo, to musimy spojrzeć tak. Po pierwsze, bezpieczeństwo środków, jeśli chodzi o ochronę przed inflacją. To jest pochodna tego, czy stopy procentowe są wyższe od inflacji i tego, czy na akcjach zarabiamy. W długim okresie no naprawdę najlepiej się zarabia na akcjach i to akcje są tą ochroną przed inflacją. Dlatego we wszystkich naszych portfelach mamy mniejszy lub większy udział akcji, ponieważ chcemy, żeby nasz klient miał przynajmniej tą częściową ochronę przed inflacją. Ona nie chroni przed wahaniami, tak?
bo te wahania są, ale w długim okresie Państwo zarobią. Gdyby Państwo mieli nieruchomości zamiast akcji, to ich ceny też by się wahały, tak? Ale po prostu nasza przywara albo zaleta jest taka, że nasze fundusze się wahają, ich wyceny się wahają. Przywara dlatego, że może, że jak ktoś patrzy codziennie na wyceny, to się denerwuje. Zaleta dlatego, że gdy znajdujemy się tu nisko, to można to kupić. Nieruchomości trudniej kupić, gdy ceny spadły, bo jest ich mało. Akurat w funduszach akcji jest bardzo łatwo, gdy wszyscy panikują, wtedy możemy wejść. Więc to jest taka zaleta. Te portfele różnią się składem, dlatego to tutaj akurat kwestia doboru portfela zależy od, wymaga jakby rozmowy z Państwa osobistym doradcą, ponieważ to też zależy od Państwa celu inwestycyjnego, na jaki okres Państwo inwestują, więc im bezpieczniejsze portfele, tym bardziej dogodne dla klientów o krótkim horyzoncie czasowym, aczkolwiek też bym tutaj nie zawsze wszystkiego skupiał się tylko na tym horyzoncie czasowym, bo jeśli jest okazja, jeśli coś mocno spadło, to nie ma znaczenia ten horyzont czasowy, bo po prostu trzeba gdzieś tam... Ale generalnie nasze portfele są bardzo zdywersyfikowane. Jedne mają mniej akcji, inne więcej. Jedne mają więcej globalnych rynków, inne są bardziej skupione na polskim rynku. Generalnie nie dajemy Państwu ekspozycji, nie wystawiamy Państwa na ryzyko krajów takich jak Turcja. No nie chcę tutaj negatywnie wymienić jakichś krajów, ale jeśli patrzę w długim horyzoncie na takie kraje jak Turcja, Brazylia, to tam inflacja zjada cały ten zysk i w długim okresie, pomimo że fundusze tam inwestujące są bardzo zdywersyfikowane, to one nie dają oszczędzać. My inwestujemy głównie w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Jeśli spojrzymy na historię Stanów Zjednoczonych, Europy, to te fundusze, szczególnie akcji, dają świetną stopę zwrotu w długim okresie, dlatego a jeśli chodzi o część dłużną, to akurat nasza polska część dłużna powinna, tak jak powiedziałem, jeszcze dawać wyższy dochód. Więc stopa zwrotu, ostatnia, straty, zależą od tego, jaka była kompozycja portfela, ale pewnie ona została odpowiednio skrojona do Państwa potrzeb. Mogą Państwo jeszcze porozmawiać, ale przede wszystkim proszę o cierpliwość, bo najgorsze, co mogą Państwo zrobić, to wyjść w złym momencie. Ja wiem, że trochę to brzmi... Powinniśmy Państwu tutaj powiedzieć, żeby Państwo wyszli, ale to też trochę tak się stało, że tutaj gdzieś Narodowy Bank Polski wszystkich zaskoczył. Tutaj zaskoczyła wszystkich wojna. Czy mogą się jeszcze pojawić jakieś kolejne wiedźmy, które straszą nas, naszych klientów? A te triggery, o których tutaj słyszałem pytanie, no ja w swoim życiu widziałem i upadek Lehmana w 2009, w 97 widziałem też upadek, znaczy niewypłacalność krajów rozwijających się. Wydaje mi się, że chyba nie widziałem po prostu aż tak długiego okresu, gdy wszystko co złe się nad nami skupiło. Ja myślę, że po prostu wszyscy jesteśmy zmęczeni i nawet jeśli ten konflikt będzie trwał, bo niestety prawdopodobnie będzie trwał, Ukraińcy się nie poddadzą, to mam nadzieję, Putin nie wiadomo, no. Wszyscy mam nadzieję, że on się podda, tak? Ale jeśli będzie ten konflikt trwał, to tak czy tak rynki finansowe się przyzwyczają do tego i podążą jakimś tam spokojnym torem, bo rynki finansowe się przyzwyczajają. Są w pewnym stopniu takie zimne i chłodno kalkulują swój dochód i akcje spółki będą też działały, tak, gospodarka na świecie będzie działała, ale z mojego punktu widzenia trzeba inwestować w nasze portfele, które się skupiają, gdzieś tam nie należy za bardzo szukać różnych dziwnych rynków, Chiny, Rosja i tak dalej, bo one nie dają bezpieczeństwa. Nasze zdywersyfikowane portfele, wszystkie są odpowiednio zdywersyfikowane, pracowaliśmy nad nimi, one dadzą w długim okresie dobrą stopę zwrotu. Po prostu prosiłbym Państwa o ten spokój, o zastanowienie się nad tym, czy warto wychodzić wtedy, kiedy jest panika. Nie. Jak mówił Warren Buffett, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, bądźmy chciwi, gdy inni są lękliwi. I tak należy trochę działać.
No dobrze, dzięki Piotr za piękne podsumowanie. Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w naszym webinarze. Mam nadzieję, że postaraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeszcze raz przypominamy i poprosimy o wypełnienie ankiety, dzięki której będziemy mogli jeszcze lepiej te wydarzenia przygotowywać. Też chcieliśmy jeszcze przypomnieć, że na stronie www. Biura Maklerskiego można zapisać się na newsletter z naszymi analizami, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany otrzymywaniem takich informacji rynkowych i naszych komentarzy, to zapraszamy. Przy czym przypominam, że ten newsletter jest dla klientów biura anglerskiego, więc ten mail, którym się zapisujemy, powinien być jakby tym samym mailem, który jakby używaliśmy do podpisywania umowy o rachunek maklerski. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu, dziękuję kolegom z Biura Maklerskiego ITF-i, którzy razem ze mną mogli przedstawić tą sytuację rynkową i sytuację na produktach i zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia. Dziękuję bardzo i miłego dnia. Dziękujemy. Dziękujemy.